Luz de Maria de Bonilla, orędzie Matki Bożej, umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, przychodzę do was, by wam pobłogosławić i przynieść moją matczyną miłość. Wiara jest konieczna, dzieci moje, po to, żebyście trwali w jedności z moim boskim Synem. Człowiek uduchowiony będzie przygotowany, by móc się ostać pośród tego, co się wypełni. Mówię do was w czasie ludzkim, przygotujcie się, dzieci, bądźcie bardziej duchowni, to pilne. Przygotujcie się, proszę, dzieci, za pomocą tego, co macie. Przygotujcie się bez zlekania, zróbcie to w tej chwili. Nadchodzi chwila ciemności i moje dzieci, trwając w wierze i miłości braterskiej wobec siebie nawzajem, będą w stanie sobie wzajemnie pomagać. Umiłowane dzieci mego boskiego Syna, wojna toczy się dalej na całej ziemi z większą siłą, przynosząc głód, który stanie się powszechnym bez zatrzymywania się. Maleństwa moje, w ciągłych wezwaniach do tego, żebyście się przygotowali, dom ojcowski nalegał, żebyście patrzyli na znaki, które zapowiadały to, co zmieni się w smutną rzeczywistość dla ludzkości. Bądźcie przewidujący, zimno zastąpi ciepło, a ciepło zastąpi zimno. Trwajcie w gotowości. Napięcia między państwami staną się wojnami między krajami. Ludzkość będzie trwać w ciągłym niepokoju. Na różne kraje przyjdzie ciemność pośrodku wojny. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za całą ludzkość. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Indię. Ich lud cierpi. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, nie zwlekajcie. Uważajcie, dzieci. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, aby wiara wzrastała w miarę posuwania się naprzód wydarzeń. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Wstrząsy trwają dalej na większą skalę. Dzieci moje, jako matka mówię wam, żebyście wzmacniali swoją wiarę w Przenajświętszą Trójcę, po to, abyście zachowywali milczenie, rozważali i byli ludźmi, w których panuje miłość mego Syna, a żebyście nie grzeszyli, raniąc bliźniego. Dzieci moje, staniecie oko w oko ze swoimi grzechami. W czasie minisądu będzie trudne, nie pogarszajcie tego, grzesząc przeciwko bliźniemu. Mój Syn cierpi z powodu ciężaru ludzkiego złego postępowania. Bądźcie pełni miłości bratniej, pomagajcie sobie nawzajem, szanujcie się i módlcie, abyście nie wpadali w grzech. Bądźcie ludźmi pokoju i języka. Używajcie do czczenia Przenajświętszej Trójcy jako ludzie dobra. Czcijcie mego Syna w duchu i prawdzie. Miłujcie swoich braci tak, jak mój Syn i ja was miłujemy. Nie lękajcie się. Czyż nie jestem tutaj ja, która jestem waszą matką? Ochraniam was, Mama Maryja. Komentarz Luz de Maria. Bracia, błogosławione słowo naszej Najświętszej Matki stawia nas wobec bardzo poważnego i wstrząsającego scenariusza. Upływ czasu pozwala nam dostrzec bliskość tak wielu wydarzeń, które mogą nastąpić z prędkością promienia światła. Korzeniem tak wielkiego zastoju duchowego w człowieku jest dokładnie nieczułość wobec Przenajświętszej Trójcy, obojętność wobec tego, co święte, brak miłości wobec bliźniego oraz pragnienie, by być czymś więcej niż nasz brat. Musimy pracować nad tym, by bardziej należeć do Boga
by się umacniać i bardziej zagłębiać się w poznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, po to, aby bardziej Go kochać. Nie zaprzeczajmy temu, co zostało nam powiedziane w poprzednich orędziach, które być może lekko i nieuważnie odczytywaliśmy. Bracia, nie jest to czas na to, by żyć, być może, lecz czas na przygotowanie przed oblężeniem. Amen.